Tego polska archeologia nie przeżyła nigdy wcześniej. W ciągu kilku lat dokonano wykopalisk na skalę całej dotychczasowej działalności badawczej. Odkryto ślady dawnych kultur i cywilizacji od okresu sięgającego kilkunastu tysięcy lat wstecz. Najciekawsze nowe ustalenia, ale też i znaki zapytania dotyczą ludności, która na terenie wschodniej Małopolski zakładała pierwsze stałe osady i zapoczątkowała tu uprawę roli. Skąd przyszli ci mieszkańcy? Jak wyglądały ich domy i pierwsze stałe osady? Jakie rośliny uprawiali, jakie zwierzęta hodowali? Jakie były zwyczaje pogrzebowe ludności okresu rewolucji neolitycznej? Skąd ówcześni mieszkańcy sprowadzali materiał do wykonywania swoich narzędzi? W jaki sposób, nie mając metalowych sprzętów i nie znając zastosowania zaprzęgu, wznosili oni monumentalne budowle drzewne zwane wielkimi domami? Co w systemie organizacji społecznej zmieniła możliwość gromadzenia zbiorów? Odpowiedzią na te pytania dotyczące okresu sięgającego 7,5 tysiąca lat wstecz poświęcony jest film Prapoczątki Przedgórza, pokazujący warunki życia pierwszych rolników na terenie dzisiejszej wschodniej Małopolski. Po raz pierwszy pojawiają się w nim nowe hipotezy dotyczące szlaków wędrówek naszych praprzodków, ale także ich wyobrażeń oraz wierzeń. Materiał pokazuje prostą drogę od myślistwa do rolnictwa, którą przeszli ówcześni ludzie. W filmie zaprezentowano także inne, nieznane powszechnie tropy związane z przeszłością tych okolic. Chodzi o rolę białego złota starożytności, czyli soli. Okazuje się, że nie tylko Wieliczka i Bochnia, ale także rejon Brzeska ma swoje karty solnej przeszłości, których odkrycie było związane z pracami wykopaliskowymi przy budowie autostrady. Więcej na ten temat w Prapoczątkach Przedgórza, filmie zrealizowanym przez Studio.pl.